Słuchajcie, po 2 godzinach płynięcia na tej łódeczce w końcu jesteśmy w tej pieczarze, tam gdzie jest Buda. Bardzo popularne miejsce w Laosie. To jest tu i tam wchodzimy. A ogólnie wygląda wszystko tak. I już w końcu ciepło się zrobiło, bo było tak zimno. Zobacz, ptaszek jaki. Tu, o. Daj jej deszkę. Nie mam nic. Deszka to mało chyba, nie? 50. No, we are not buying. Po prostu daj. A to trzeba, żeby wypuścić tam. Zapomniałeś, że nagrywasz, tak? Nagrywam cały czas. Chodźcie. Dopiero wysiłek. Opowiedz jakąś historię. Przygotowałaś się? Mam historię. Jechaliśmy naszą łódeczką 2 godziny. Ja już chcę siku i nie wiem, jak wytrzymam. To jest cała moja historia. Dzięki. Dostałem od pani. Ile to wszystkiego? Poczekaj, ty nagrałeś to? Oj, ty kupiłeś to? Tak. A gdzie zostałeś? Dobra, czekajcie, zaraz my tu postawimy świeczkę. Czekajcie chwilkę. Dzień dobry, jestem już na lotnisku w Laosie i po 2 miesiącach podróży w Azji jest ten czas teraz, żeby wracać do domu. Powiem wam szczerze, mam tyle wrażeń, tyle doświadczenia. Obserwujcie mnie na TikToku, na Instagramie, wszystko tam wrzucam na bieżąco, tutaj trochę z opóźnieniem i podróżujcie więcej. Pozdrawiam!